W dzisiejszym odcinku pokażę, jak wrzucić ładunek na giełdę transportową, w tym przypadku Trans. Powiedzmy, że jesteśmy producentem, chcemy wysłać 5 palet naszego towaru do jakiegoś odbiorcy, czy to w Polsce, czy za granicą. Mamy dostęp do giełdy, znamy się coś na tym i chcemy wrzucić te 5 palet na giełdę. Chcemy sprzedać ładunek, a więc pozyskać przewoźnika, znaleźć kogoś, firmę transportową, która nam przetransportuje te 5 palet. Trzeba więc zgłosić ładunek, a więc klikamy tutaj drugi przycisk i mamy okienko, w którym uzupełniamy poszczególne pola. Miejsce załadunku. Kraje wszystkie europejskie z pewnością. Kod pocztowy, po wbiciu pierwszych dwóch cyfr wyskakuje nam już potencjalne kody pocztowe w danym kraju, z danego kraju. Powiedzmy, że pierwszy lepszy, Oświęcim, to będzie miejsce załadunku 5 palet. Mamy dzisiaj 25.10. Powiedzmy, że to będzie jutro. O godzinie zapomniałem wybrać. 10. Chcemy, aby towar został załadowany. Aby pojechał do, też w Polsce damy, 60 kod powiedzmy. No, coś to moje łącze. Wolne. Kod pocztowy. Akurat Poznań wyskoczył. Dobra, bierzemy Poznań. I chcemy, aby towar był rozładowany. A, jeszcze tego samego dnia. Powiedzmy, że o, skoro o 10 ładowany, no to o 20 niech będzie rozładowany. Jest możliwe do wykonania. Teraz mamy nadwozie, które potrzebujemy do przewiezienia tych 5 palet. Powiedzmy, że to wystarczy nam zwykła firanka, aczkolwiek mamy tu do wyboru plandekę, coilmuldę, co jeszcze do przewiezienia 5 palet. Izoterma. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób będziemy to ładować i co będzie nam potrzebne, aby przewoźnik nam podstawił. W tym przypadku wybieram firankę. Wystarczy mi firanka 5 palet, waży 2,5 tony. Wypełniamy pole ładowność. Możemy tu zaznaczyć, czy to jest doładunek. Wtedy osoby szukające ładunków, przewoźnicy, mogą sobie filtrować, przykładowo wyszukując ładunki za pomocą tylko doładunków i wskoczy nasz ładunek w sekcję doładunków. Aczkolwiek nie zaznaczam. Długość. 5 palet, powiedzmy, że to są europalety, to mogą być 3 rzędy w poprzek, że tak powiem, palety, czyli 3 rzędy po 2, 3 rzędy, 2 rzędy po 2 i 1 na końcu, albo 2 w poprzek i 3 wzdłuż, czyli wybieramy drugą opcję, więcej się zmieści, 3 w poprzek, 1 wzdłuż, 2 wzdłuż, przepraszam, 3 w poprzek, czy na odwrót, zajmie nam 2 metry. Zaznaczamy długość, wysokość. Bardzo ważna informacja, wysokość. Niektóre zabudowy mogą po prostu nam nie zmieścić. Przewoźnik może dysponować naczepą, powiedzmy wysokości maksymalnie, w środku 2,5 metra, a nasz towar ma 2,60. I tu już będą się przewoźnicy dopytywać, kto jest... Zwraca uwagę na takie rzeczy, będzie na pewno o to pytał, czy rzeczywiście towar ma 2,60 metra, pójdzie, zmierzy naczepę i tak dalej, czy będzie w stanie to wykonać. Kubatura, jesteśmy już można powiedzieć w stanie obliczyć kubaturę, bo skoro mamy długość na naczepie, szerokość i wysokość, to już jesteśmy w stanie policzyć tą kubaturę, aczkolwiek podaje się to opcjonalnie. Tu mamy jeszcze typ ładunku, co to jest, worek, sztuka, koperta, skrzynia. To mamy palety, zazwyczaj to się już wszystkiego dowiadujemy podczas dogadywania szczegółów z przewoźnikiem. I tu mamy, co to będzie, co wymagamy od przewoźnika. Jeśli ADR, no to tam zaznaczamy sobie klasy i będzie to znaczy, że przewoźnik będzie musiał postawić pojazd wyposażony w konieczny sprzęt i kierowcę z odpowiednimi uprawnieniami. HDS, czyli przykładowo ładujemy gdzieś tam z ziemi na otwartą zabudowę,
No to wtedy nie mamy nic, nie mamy rampy, nie mamy wózka, nie mamy nic. No to wymagać będziemy HDS-u. Linkę celną, gotowy do załadunku. Możemy sobie zaznaczyć, czy już towar jest gotowy do załadunku. Czy windę? Podobny przypadek, nie mamy nic, mamy tylko paleciaka. Także windę będziemy potrzebować. Czy towar do ocalenia i czy GPS będzie potrzebny do namierzenia naszego towaru, gdzie on w tej chwili się znajduje. Dostawa na dzień, tu już wpisaliśmy ten sam termin płatności. Wpisuje się czasami, aczkolwiek takie rzeczy ustala się już indywidualnie podczas negocjowania warunków przewozu. Dodatkowy opis. Powiedzmy, że te palety to jest jakaś spożywka, a więc skrzynia bez obcych zapachów. Istotna rzecz przy spożywce, żeby to nam nic nie zapachniło. Towar w takim przypadku prawdopodobnie by się nadawał tylko do utylizacji. Dlatego lepiej sobie zaznaczyć w takim przypadku. Cenę frachtu również się ustala indywidualnie, nie będę wpisywał i wiele osób nie wpisuje. Aczkolwiek można sobie wpisać w przypadku, gdy mamy dobrą kasę za transport, bardzo dobrą i na rynku stosunkowo mało przewoźników na danej trasie. Możemy kogoś skusić. Ktoś, kto nie będzie w pobliżu, ale będzie mu się opłacało mimo wszystko przyjechać do nas z daleka, bo zobaczy, że jest dobra kasa. Możemy zwabić potencjalnego przewoźnika właśnie wpisując cenę fraktu, gdy mamy dobry pieniądz. A chcemy przewieźć i chcemy zarobić. I poniżej mamy ofertę, którą powinni zobaczyć, czyli wybieramy sobie wszyscy, to wtedy wiadomo, dostęp do całego rynku i czy tylko znajomi, nasi znajomi. I poniżej mamy jeszcze osoby kontaktowe, z którymi przewoźnik, który będzie do nas dzwonił w sprawie tego transportu, może się skontaktować. Ja przykładowo wyszedłem z biura, nie mam dostępu do transa, do giełdy. Zaznaczając tutaj kolejne osoby z mojej firmy, które są zalogowane na transie, na koncie mojej firmy, będą te osoby mogły się skontaktować z potencjalnym przewoźnikiem i na odwrót. Dzięki temu będziemy mogli, że tak powiem, zachować ciągłość tej oferty. Po kliknięciu opublikuj ofertę tutaj poniżej, giełda wskakuje nam na rynek i czekamy na potencjalnego przewoźnika. Jeśli któregoś pola nie uzupełniliśmy, to wyskoczy nam tutaj na czerwono. Trzeba będzie po prostu poprawić, uzupełnić dane. Po kliknięciu ponownie ta oferta się pojawia. I cóż, to by było na tyle. Jeśli chodzi o dodawanie ładunku, zapraszam na kolejne odcinki. Dzięki.